Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Werony i dzisiaj przywitamy rodzinkę u Antonia, jak widać na załączonym obrazku. Tak, ogólnie śmieszmy to randomowo wywalone dziecko, które bawi się klockami na trawie, ale jak widać ma z tego chyba spory ubaw. Słuchajcie, to nie jest taki mega zwykły odcinek, ponieważ będę miała wam do przekazania bardzo ważną informację, ponieważ ta dwójka naszych ukochanych bliźniąt w tym odcinku będzie dorastała i będę miała dla was poważne zadanie, ponieważ trzeba będzie zdecydować, czy mają oni zamieszkać od przyszłej tury w jednym domu, czy też mam grać tymi dwiema osobami osobno. Bo jak wiadomo, im więcej rozbitych rodzin, tym dłuższa tura. A to trochę przyciąga odcinki, więc moim zdaniem fajnym wyjściem będzie połączyć tą dwójkę, żeby zamieszkała razem, a ewentualnie później rozdzielić tą rodzinę, kiedy założą oni swoje własne rodziny. Ale ten wybór pozostawię wam, widzowie, ponieważ to wy zdecydujecie, czy Beatrycze i Benedykt zamieszkają w jednym domu. Słuchajcie, zrobiłam też lekką modernizację domu, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku zarobiliśmy dość sporo simoleonów, ponieważ aż 7000 z hakiem, więc postanowiłam troszkę poszerzyć dom i troszkę go przebudować. Rozbudowałam trochę kuchnię, powiększyłam salon, dobudowałam w końcu normalną jadalnię, a u góry pozmieniałam troszkę mebli. Głównie skupiłam się na zmianie łóżek, ponieważ bliźniacy w tamtych łóżkach się totalnie nie wysypiali, więc kupiłam im coś droższego i mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Oczywiście przebudowa domu nie była jakaś diametralna, ponieważ 7000 to nie jest nie wiadomo ile pieniędzy, ale mam wrażenie, że w tym domu zrobiło się trochę więcej przestrzeni. Okej, startujemy z rozgryweczką i słuchajcie, wysyłam tutaj Beatrycę do pracy, ponieważ ominęła pracę, miała na 17, a jest godzina 18, więc troszkę się spóźni. A tutaj skupimy się na Demetriusie, którego chciałabym nauczyć tych całych wyliczanek. Nie wiem tylko, czy... O tak, spóźniła się, ja wiem. Demetrius będzie nam jutro dorastał, także bardzo się cieszę. Jestem ciekawa jego genów, jestem ciekawa prawie wszystkich genów w całym mieście. Puk chce z tobą porozmawiać, czy pobawić się z dzieckiem. Puk, ja się teraz zajmuję dzieckiem, więc możesz sobie odpuścić. Okej, muszę te klocki przenieść do środka. Musiałam je przenieść, dlatego że przebudowywałam dom, ale teraz mogę je postawić tutaj z powrotem. Ale wiesz co, Benedykt, może byś poszedł nauczyć Demetriusa korzystania z toalety, bo on się zaraz tutaj nam zsika. Kto nam tutaj przybiegł? Rosalyn, hej! Jaka z ciebie jest sportsmenka? O, już pobiegła. Słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle zobaczyliście pragnienie naszego ukochanego Benedykta, ponieważ on pragnie spotkać się z Ariel. A jak wiecie z poprzednich odcinków, Benedykt się dość mocno w Ariel zauroczył, mimo że Benedykt ma obecnie w sumie taką prawie że partnerkę, bo to jeszcze nie jest jego dziewczyną, ale oboje byli w fazie romansu i spotykania się, jednakże oboje poczuli coś do innych osób. I teraz mamy taką właśnie zagwozdkę. I ja wam mówiłam, że ja zamierzam właśnie Benedykta z Ariel połączyć, natomiast Bottom zamierzam połączyć z Halem. Dlatego też ja obiecam to pragnienie Benedyktowi, ponieważ spotkamy się z Ariel. Nie wiem jeszcze gdzie i kiedy, ale wiem, że to na pewno nastąpi. Dobra, może z nim pogadaj, bo on chyba chce z tobą pogadać i Puk się trochę czuje ignorowany, więc może chociaż z nim porozmawiajmy. O, chyba żeście się nie polubili za bardzo. To może ty się z Ariel jutro spotkasz, bo teraz musisz w sumie siedzieć ze swoim bratem, bo nikogo innego nie ma w domu. Więc to spotkanie może zrobimy ci jutro albo pojutrze. Jeszcze zobaczymy, jak będzie to wyglądało czasowo. Czy ty odrobiłeś lekcje? Są tu jakieś lekcje? Gdzieś były, ale... O, o matko bosko, jaka sterta zeszytów. Jezus Maria, chłopie. O, mamy Antonia, który wrócił. O matko, jaki zmęczony, biedactwo. Idź się wysikać i wykąpać, bo jest masakra z tobą. Beatrycze też wróciła, widzę. O, wszyscy wrócili w sumie. Tak, będzie awans. Jezus, patrzcie, super. Znowu nam się budżet podnosi. Także jestem bardzo zadowolona. Wy dwie stoicie obok siebie i trochę się robi tutaj gorąco, prawda? Bo wy jesteście w ogóle w stanie tutaj awantury. To znaczy z twojej strony tu jest bardziej awantura co do Beatrycze niż w drugą stronę. Więc może, nie wiem, ty byś tam jej coś powiedziała takiego chamskiego czy coś takiego. Proszę ją wkurzyć. O! Ale chamsko, o my gy. O, grubo, grubo się dzieje. No ale taka będzie natura tych kobiet. One będą bez przerwy się ze sobą kłóciły, ale może kiedyś się pogodzą. Czemu on jej dał prezent? Ona go nie wzięła. Ojoj, ej, to było akurat smutne, ej. Nie, teraz mi jest go szkoda. Weź z nim porozmawiaj. Tristę też muszę ogarnąć, więc może niech pójdzie sobie tutaj ogarnąć się, a później by w sumie wsadziła może swojego syna do końca, bo on już, ło, już jest z nim bardzo słabo, jest bardzo zmęczony. Mama cię już kładzie, spokojnie, słodziaku, już, zaraz będzie dobrze, już, o. I Antonia też myślę, że położymy zaraz już spać, bo jest dość mocno wycieńczony. I Antonio to w ogóle będzie miał teraz bailando, bo przez 3 dni będzie miał wolne i ja muszę mu dobić większość umiejętności, słuchaj.
świecie. Więc mamy tak, musimy dobić poziom 8, 9, 10 w kreatywności, poziom 8 w logice i poziom 10 w gotowaniu. Ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale to zrobimy. Może nie w tym odcinku, ale trzeba to jakoś stopniowo ogarnąć. Ale powiem wam tak szczerze, że teraz mi się mega lepiej gra w tym domu i mam wrażenie, że jest w ogóle więcej przestrzeni, bo jednak, słuchajcie, mamy tutaj 5 osób, to nie jest jakoś tak w sumie mało i mi się wydaje, że to jest naprawdę mega fajnie, że udało nam się w końcu jakieś fundusze zebrać, żeby ten dom przemeblować. Teoretycznie było ucięte do tych schodów i tutaj był tylko ten kawałek i to było tak mało miejsca, że ja się dziwię, że my w ogóle daliśmy radę w takim domu normalnie przeżyć. Ej, dobra, słuchajcie, położę spać Beatrycze i położę też spać Benedykta, tylko że on jeszcze robi te lekcje. I ja nie wiem, chyba ma już ostatni zeszyt, tak, ostatni, więc o. No nie, dlaczego ty tak rozdajesz prezenty? Ej, nie, jest mi go bardzo szkoda, bo on jest taki miły, chce nam dać prezenty, a oni nie chcą. W sensie, wiadomo, że jak mają słaby kontakt, to oni tych prezentów nie przyjmą od niego, ale mi jest smutno, że on się tak stara, oni go odrzucają. Dobra, moi drodzy, wszyscy mi poszli spać, także widzimy się rano. Dobra, Antonia trzeba już obudzić, ale chyba widzę, że sam wstanie. Tak, i trzeba wyjąć dziecko, które się już nam tutaj wydziera. Na szczęście ono będzie nam dzisiaj dorastało i będziemy mieć już naprawdę duży spokój. Cieszy mnie właśnie fakt, że ostatnio kończy się właśnie ten okres fazy przejściowej z tymi dziećmi, bo jednak był taki moment, że ja w każdej rodzinie starałam się o dziecko i teraz tych dzieci się namnożyło tyle, że w każdej rodzinie, prawie w każdej, jest jakieś małe dziecko, a teraz one będą powoli dorastać i już będzie o wiele spokojniej. I powiem wam, że to jest bardzo pocieszająca wiadomość. I jeszcze Trista w sumie też do pracy idzie, więc musimy jej szybko podbić zabawę, bo ona ma na 9 do roboty. Wszyscy idą, to znaczy nie wszyscy, bo oprócz Antonia oczywiście, więc zostawiamy go samego z dzieckiem. I co on tutaj robi? A, bawi się z nim. Czy dziecko coś chce? Nie. Więc może się położyć na podłodze. On się sobą zajmie jak najbardziej, a ty idziesz rozwijać, zaczniemy ci od obiecanej logiki. Tak, od tego ci zaczniemy. Dlaczego ty nie pojechałaś do pracy? Czy ty jesteś normalna? Dobra, przyspieszenie, jazda, jazda. O, tutaj będzie ta logika ciężko szła. Ale zaraz też dziecko będzie chciało do toalety, więc będziesz musiał zaraz sobie te szachy odpuścić niestety. A nie, Jezus, przecież to dziecko już samo umie. Ej, wiecie jaka ja jestem głupia. Przecież to dziecko już umie samo sikać. Ej, dobra, okej. A nawet przed chwilą z ciekawości sprawdzałam, czy na pewno to dziecko się nauczyło wszystkich trzech rzeczy. I tak, nauczyło się mówienia, chodzenia i toalety, więc Jezus, nie wiem, jakiś miałam moment laga mózgu, naprawdę. On telefon dzwoni, czy mi się chce to odbierać? Nie, wątpię. Pewnie jakiś random dzwoni, więc nie, nie chce mi się. Odpowiedź brzmi nie. Dobra, dzieciory mi wróciły ze szkółki. W ogóle słuchajcie, oprócz tego, że mam plan, żeby do siebie zbliżyć tą dwójeczkę, oni dalej mają złą chemię. I to mnie trochę martwi. Trzeba po prostu wypić ten magiczny napój i zmienić mu chemię, że podobają mu się blondynki zamiast brunetek, żeby mu się nagle, wiecie, odwidziało, że on kochał brunetkę bottom, a teraz nagle lubi blondynkę. Trista awansu nie dostała, ale to nic. Nie spodziewałam się zbyt wiele po tym, że wczoraj go dostała. Tobie bym chciała podnieść trochę... co ja ci chciałam podnieść? Mogłabyś w sumie z Antoniem pograć w szachy, przydałaby ci się trochę logiki, ale też w ogóle chcesz nauczyć gotowania. To może ci to gotowanie ogarniemy, żeby ci się poprawił wskaźnik aspiracji, a później ogarniemy tą logikę, bo to nie jest jakieś niecierpiące zwłoki, także spokojnie. Ty zadzwonisz teraz do Ariel i zapytasz się w ogóle, co u niej słychać. A może wieczorem się po prostu umówicie, bo ja nie chciałabym robić takiej rzeczy, że póki on jest zakochany w bottom, to on będzie startował do innej, bo Benedykt to on taki w ogóle nie jest, słuchajcie. On jest porządnym, spokojnym facetem i on nie będzie tutaj bałamucił dwóch kobiet naraz, bo to w ogóle nie przystoi takiemu rycerzowi, żeby robić takie rzeczy. Ja najpierw chcę skończyć tutaj przyjaźń właśnie z... Chcę skończyć jego wątek z botom, żeby oni się sobie odkochali, a dopiero później jak właśnie on dorośnie i poczeka, aż Ariel dorośnie, to dopiero wtedy będziemy działać. Beatrycze, idź do pracy, już cię wysyłałam, kurde, klikam znowu, a ty nie chcesz iść. To może wyjmij to dziecko i niech ono się, kurde, wysika, bo ono się zaraz zleje, będę musiała je przewijać, kurde. O, pie... Już miałam mówić, że pięknie, ale nie pięknie, bo nie chcesz sikać. Jezus, co jest z tobą nie tak? No nie, ale czekaj, ty możesz już dorosnąć, to może nie, to odpuść sobie ten nosnik. Nie, zostaw, zostaw, nie opłaca się, nie opłaca się i tak się nie wysikasz ze stresu chyba. Proszę przybywać, nasz słodziak ma urodziny, zapraszam wszyscy moi kochani. Czemu nikt nie przychodzi na jego urodziny? Antonio też będzie miał urodziny dzisiaj. Jak ja to teraz dopiero wykminiłam? Jezus, dopiero ogarnęłam za późno. O Jezus, jaki on jest przepiękny. Oto nasz piękny, słodki rycerzyk w srebrnej zbroi.
w lśniącej zbroi, ale jesteś handsome, oh my god. Ej, czy ja mam wrażenie, że to jezioro za nami się powiększa? Nie wiem, ale ta Werona się niedługo dosłownie cała zaleje. Skończy się tak, że będzie powódź i wszystkich zabije, zobaczycie. Wy się nawet tego nie spodziewacie. Dobra, trzeba zrobić mu szybki pokój, więc ja szybko ten pokój przerobię i zaraz do was wracam. Tak więc użyłam swoich wszystkich funduszy, żeby skończyć ten pokój i na szczęście udało mi się. No i nie jest on jakiś mega tragiczny, nawet kupiłam bardzo drogie biurko, słuchajcie. Dlaczego mi się to przytrafia? Okej, tak bywa czasami. Są lepsze i gorsze dni. Dzisiaj jest ten gorszy. Dobra, nabij sobie trochę zabawę tym patrzeniem na to. Okej, wzięłam mu pragnienie, żeby się wymknął. Nie wiem, czemu to zaliczę jako go out, ale powiem wam, że tak dawno nie robiłam tego pragnienia, że aż zapomniałam w ogóle, jak się je spełnia. Więc pewnie w komentarzach mi to napiszecie, ale zobaczymy, czy mu to zaliczy. A nawet jeżeli mu nie zaliczy, to przynajmniej będziemy mieć podkładkę do naszej fabuły. Także mimo wszystko będzie spoko. Dobra, ty się już nauczyłeś tej logiki i widzę, że do połowy nauczyłeś się następnego punktu, więc na razie damy ci z tym spokój. I teraz polecisz w stronę gotowania. Czy ty jesteś w dobrym stanie w miarę? No w takim średnim, ale troszkę się poucz. Troszeczkę. Potem cię ogarnę. Dobra, bo on się zaraz musi wymknąć, więc do tej pory muszę się postarać, żeby rodzice byli ogarnięci, więc Antonia wysyłamy spać tak dla świętego spokoju, żeby nie było lipy. Demetriusa też wyślemy zaraz do spania. Chociaż w sumie może Demetrius będzie spał tutaj z bratem, a ten pokój może zrobimy dla Beatrycze? W sumie to miałoby sens, więc niech Demetrius śpi ze swoim bratem, a niech siostra ma oddzielny pokój. Tak, ty idziesz teraz się wymknąć. Pewnie tego pragnienia ci nie zaliczy, tak obstawiam. Okej, wróciłeś z policją. O, tego się nikt nie spodziewał. Ale przynajmniej w dwójce nie mamy za to kar dla nastolatków, a już w trójce byśmy mieli. Dobra, no nie spełniło ci się pragnienie, więc może ja w ogóle ci je tutaj odobiecam, że tak się wyrażę. No i widzimy się, jak ktoś mi wstanie. Czyli w sumie za niedługo, bo Antonio chyba jest już bardzo głodny, tak. Ja muszę go w ogóle od razu chyba obudzić, słuchajcie, bo on tutaj zaraz mi z głodu umrze. Naprawdę, z nim jest bardzo źle. I jeszcze żadnego jedzenia nie ma. Musi sobie dopiero zrobić. Musi zrobić ekspresowe naleśniki, Antonio. Ekspresowe. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to będzie dzisiaj kolejny awans i mam nadzieję, bo w środę już nie pracujesz. Dobra, ty schowasz to tutaj, potem pójdziesz tu, potem pójdziesz naprawić to. Umiesz mechanikę? Nie umiesz, czyli pewnie nie naprawisz. Widzę, że Benedykt się zadziwiająco dobrze nawet wyspał, więc myślę, że w szkole jakoś tam przeżyje. Dobra, cała zgraja wyłazi, więc sio. Co ty w takim złym humorze? Ojeju, biedny. Nie wiem, mógłbyś naprawić niby tą wannę, ale nie umiesz. Chyba, że cię do tego zmuszę po prostu. Zmuszę cię, żebyś naprawił to i muszę za którymś razem naprawić. Przy okazji się mechaniki trochę nauczysz. Dobra, dawaj. Antonia, ja w ciebie wierzę, że ty to naprawisz. Patrz, o widzisz? Jazda z tym mopem, dawaj. Znowu musimy coś wybrać, wybierzmy to. Klasyk, oceny spadły. Dobra, Benedykt z Beatrycze wrócili. Ej, nie wiem dlaczego mam bez przerwy ochotę nazwać Beatrycze Bianka. Ja nie wiem co mi dzisiaj jest, ale tak się mylę cały czas, że to jest aż do mnie niepodobne. To znaczy podobne, ale dzisiaj się nadzwyczaj często mylę, naprawdę. Ty do łazienki. Przy okazji byś może odetkała ten kibel. Potem będę ci kazała robić lekcję, a będę gdzieś zaraz do pracy, więc wykąpiemy go szybko. Antonio jest, już widzę, w złym stanie znowu, więc musimy znowu iść go najeść. Ej! O co chodzi? Dlaczego ty jesteś na nią wkurzony? Ej, może on jest na nią zły przez to, że jak potraktowała jego córkę. Ej, słuchajcie, ja tego wcześniej nie widziałam. A to jest bardzo interesujące zjawisko. No i wróciłaś klasycznie, bez awansu. No jest mi trochę przykro, nie powiem, że nie. O, będzie przytulasek chyba. Tak, słodziutko. I w ogóle, słuchajcie, miałam jeszcze w planach w tym odcinku, żeby Antonio odbył poważną rozmowę ze swoją córką na temat właśnie Tristy i zapoznał się trochę z tym tematem. Antonio, to jest w ogóle smutny trochę, że one się kłócą cały czas, ale nie wie za bardzo, co z tym zrobić, więc będzie musiał poważnie pogadać i z jedną, i z drugą. Tylko póki co chce mu się tak spać, że nie jest w stanie funkcjonować. Tak go wymęczyłam tą nauką, widzicie? Nauka gotowania, ciężka rzecz. Dobra, ty widzisz, że się już trochę wyspałeś, więc myślę, że mogę ci tutaj już ogarnąć tą naukę z powrotem. Benedykt widzę, że nam wrócił. W ogóle, jak się ma jego znajomość z Ariel? Czy oni się zaprzyjaźnili tak mocno? No właśnie jeszcze nie, więc może spróbujmy do niej jeszcze zadzwonić dzisiaj, żeby tak trochę podbudować tą przyjaźń i sprawić, żeby się jeszcze bardziej zakumali ze sobą, w miarę możliwości oczywiście. A ty, młody, czym ty się interesujesz?
sportem. Ciekawe. No to może jakaś skakaneczka? Coś ten tego? Antoni, jaki tradycjonalista. Czyta gazetę. No piękne. Czytanie gazety bardzo pasuje do Werony. Chociaż nie wiem, czy wtedy, jak oni żyli, to były gazety. Raczej wątpię, ale przynajmniej to wygląda jakoś w miarę staroświecko. Dobra, ty dzwonisz do Ariel, będziecie sobie ze sobą rozmawiać. Tak, i właśnie w ciągu tego odcinka trzeci raz dzwonisz do Ariel. Raz się z nią widziałeś, a ani razu do Bottom. No beka. I teraz taki moment, że Antonio tutaj siedzi, czyta gazetę i on czeka, aż wróci z roboty jego córka, żeby z nią porozmawiać o tym, jak ona traktuje żonę, a ona się będzie z nim tam wykłócać i będzie się bronić. I tak, nam właśnie ona teraz wraca. Chodź córeczko, mamy ważny temat do omówienia. Musimy poważnie porozmawiać, bo tutaj się dzieją bardzo ważne rzeczy. Słuchaj córko, nie podoba mi się twoje zachowanie. Zachowujesz się bardzo nieodpowiedzialnie, bardzo niedojrzale. No co ty? Co ty gadasz? Udajmy, że oni sobie teraz gadają o tym, że jej zachowanie jest nieodpowiednie i ona nie powinna w ogóle tak dziecinnie i nieodpowiedzialnie się zachowywać, ale ona też tłumaczy, że Trista to nie jest też taka, nie jest takie niewiniątko, że ona też zawiniła, ona też traktuje ją niezbyt dobrze, ale po prostu to wszystko przez to, że ona go zostawiła przed ołtarzem i dlatego właśnie Beatrice jest wobec niej nieufna, więc ona stara się wyjaśnić swoje zachowanie, ale przegadali to ze sobą i wyszło tak, że Antonio trochę to zrozumiał, ale mimo wszystko kazał się jej zachowywać normalnie i w miarę opanowywać swoje emocje. Zmęczyłam się tym gadaniem. Czy ty, młody, odrobiłeś lekcję? Zapewne nie. I ja mogę wiedzieć, gdzie ty je odkładasz? Gdzie ten młody tę lekcję rzucił? A tutaj, Boże Święty. On jest taki niewyspany. Ej, może niech on to odrobi w sumie rano. Ja go położę spać, niech on odrabia to rano, bo teraz to on tego nie zrobi. Ciebie my kładziemy zaraz spać, tylko idziesz sobie do toalety i potem idziesz w spanko. Ty to może w ogóle idź się wykąpać na górę, a potem... popatrzysz sobie tutaj, żeby mieć... To zabawa to jest wiecznie niska u niej dzisiaj. Cały odcinek ona potrzebuje zabawy. Dosłownie. Dobra, Beatrice się skończyła patrzeć na obrazki, więc kładziemy ją spać i widzimy się rano. Przeniosę specjalnie młodemu lekcje do góry, żeby nie musiał ich odrabiać w deszczu, bo to by było bardzo chamskie z mojej strony. Ale tak, musimy zaraz go niestety obudzić, żeby tę lekcję odrobił, bo nie wiem, ile mu z tym też zejdzie. Więc damy mu się jeszcze chwilę wyspać. Tak, i myślę, że możesz wstać i zacząć to odrabiać. Benedykt też widzę, że się już wyspał, więc też możemy go obudzić. Niech pójdzie sobie do toalety. Ja sobie tak w ogóle myślę o tym, żeby może dzisiaj jakąś imprezę urodzinową zrobić. Tylko, że żeby zrobić imprezę urodzinową, to ja musiałabym zrobić ją po 18, bo oni mają 2 dni do zmiany grupy wiekowej, a jak wiecie, ja robię urodziny dzień wcześniej. I nie wiem, czy zrobić to jako zwykłą imprezę, ale chyba tak właśnie zrobię. Fajnie by było w sumie, bo tak naprawdę urodziny mają 3 osoby, więc to nie jest jakoś mało, no bo Antonio, Benedykt i Beatrice, także byłaby fajna impreza. Antonio widzę, że też wstał i klasycznie jest głodny. Jezu, ja mam wrażenie, że on jest bez przerwy głodny. On tyle żre. On bez przerwy ma ten głód tak nisko. Ja tego nie czaję. A Trista też widzę, że już wstała chyba, albo zaraz wstanie. Ale ty masz dzisiaj wolne, także luz. Możesz sobie jeszcze spać. Widzicie, a tu mamy przykład tego, że Benedykt ma dobre podejście do Tristy. Nie jest uprzedzony, ponieważ taką ma naturę po prostu. I on najzwyczajniej w świecie po prostu uważa, że ona jest w porządku. Nie to, co jego siostra oczywiście. O tak, siądź sobie ze swoim mężem, razem sobie zjedzcie, żeby ci się trochę towarzystwo podniosło, bo widzę, że ostatnio to wy się totalnie olewacie. Mam wrażenie, że w ogóle Antonio teraz ma jej trochę za złe, że ona tak traktowała Beatrycze, no i teraz się to na niej odbija, bo jest przez niego ignorowana. Dobra, ty na razie nauczyłeś się przez cały odcinek jednego punktu logiki. Twój bilans jest dość niski, więc uczysz się zaraz dalej. Dobra, Antonio, 1 punkt do przodu, nauczyłeś się 2 umiejętności. I teraz musisz walczyć o 10 poziom gotowania. O 10 poziom musisz walczyć. Rozumiesz, jaka to jest stawka? To jest wysoka stawka. Jezu, ile będzie tych okazji dzisiaj? Tak, oczywiście 3. I znowu źle. Znowu źle. No, wrócili, dobra, wrócili. No to słuchajcie, myślę, że powoli, za niedługo można zacząć się zajmować organizacją przyjęcia urodzinowego. I tak, Beatrice, w jakim ty jesteś stanie? W idealnym stanie jesteś, kobieto, super. Zaraz będziemy kupować jakieś rzeczy na urodziny. To może około 16 to zrobimy, żeby nie było za wcześnie. Czy wygracie razem w szachy? Czy to jest jakiś moment pojednania? Ej, dobra, tego się nie spodziewałam. Jestem naprawdę w dużym
szoku. Antonio, widzicie, on się uśmiecha, on ma takie... W końcu się pogodziły. Wow. Także no, wow. Dobra, Demetrius wrócił i Demetriusa musimy koniecznie ogarnąć, bo on jest w złym stanie. Czy ty mógłbyś przyprowadzić jakieś dzieci ze szkoły, które są z Werony, a nie są jakimiś randomowymi ludźmi? Nie wiem, kim jest Amaya Hiat. Przez chwilę myślałam, że tam jest Fiat. Myślałam, że w końcu przyprowadzi kogoś w swoim wieku, ale jak widać, chyba nie jest mu to dane, żeby poznać swoją rodzinę. Tak, myślałam, żeby zrobić te urodziny ogólnie na dworze, tylko że mamy mało pieniędzy i zastanawiam się, skąd zdobyć ich więcej. I co ja bym to mogła na szybko sobie posprzedawać? Może na przykład jedną zasłonę, która da mi 108 simoleonów. Teleskop też możemy sprzedać. Mamy torty, one chyba nie są ogólnie bardzo drogie. Te mamy taki, taki. Kupimy jeszcze taki, żeby były wszystkie trzy inne. Kupimy sobie jeszcze na przykład może do szampana coś, żeby było. Myślałam jeszcze o czymś do muzyki, ewentualnie jeszcze, no stół mamy w domu, więc luz. Jakieś balony jeszcze chciałam. Kurde, trzeba coś posprzedawać, ludzie, bo tak nie może być. Co ja mogę sprzedać? Może na przykład kolejną zasłonę. Zasłonki mi nie są bardzo potrzebne, więc ja mogę się ich póki co pozbyć. Zaczął mi na radyjko. Okej. Okay. Bardzo biednie, ale niech będzie. Ty się zajmiesz w ogóle może organizacją tej imprezy, więc tak, zadzwońmy może, zróbmy imprezę i zaprosisz, tak, Ariel zaprosisz, zaprosisz może czy my chcemy Mirandę? Kto się w ogóle z nią przyjaźni? Jezus, kto się przyjaźni z Mirandą? No niech będą obie dziewczyny, a czemu nie? Zobaczymy, kto przyjdzie, zobaczymy, czy coś się zadzieje ogólnie, jak tyle ludzi się ze sobą spotka. No i tą Mirandę to zaprośmy też, dobra, niech przyjdzie, niech ma coś od życia. Ty pójdź tutaj włączyć to radyjko, żeby było bailando i tak dalej, zacznij tutaj tańczyć, rozkręć tą imprezę, chłopie. I teraz w ogóle patrzcie, Romeo zobaczy, że Julka jest w ciąży. Przy okazji się nowa fabuła nam tutaj tworzy. Weź się w ogóle może z Botą przywitaj, co? No weź tak tutaj poflirtuj z nią, żeby nie było, że ją olewasz, bo jeszcze będzie jej przykro. I ona tak niby chce tego, ale ona już w głębi duszy myśli o Halu Capulecie. Ona już po prostu o nim myśli, więc wiecie, to jest tylko takie na pokaz. Tańczcie sobie tak, bailando tutaj wszyscy, chodź dołączyć do tego. I co jak co, ale kocham ten taniec, i tak tańczą wszyscy razem, to jest coś pięknego. Proszę wznieść toast za swojego brata, żeby mu było miło. Proszę przyjść na toast. Dzieci, emeryci, starcy, wszyscy proszę przybyć na ten toast. Tak, pragnę wznieść toast za mojego ukochanego braciszka. Jak się milutko zrobiło, wow, dobra, no to co, dorastacie, nie? Gdzie jest w ogóle Antonio i gdzie jest Trista? Proszę tutaj przybyć. A, tobie... Wziąłam X-a. Nie no, przyjdź, chodź. Ty też na to musisz patrzeć. Tak, dorosła nam Beatrycze i stała się przepiękną kobietą. Czy ona awansowała na 6. poziom kariery? Ej, wow, ale wysoko w ogóle. Dobra, to zróbmy jej może jakiś szybki glow up, słuchajcie, żeby jakoś fajnie wyglądała. Okej, okay, tak się prezentuje nowy look Beatrycze. Dajcie znać, co im sądzicie, mi się bardzo podoba. Nie mogę przestać myśleć o tym, jak bardzo Beatrycze mi z twarzy przypomina Kassandrę. To się naprawdę, ona wygląda tak podobnie do Kassandry Ćwir z twarzy, że to jest aż coś cudownego. No to teraz pora na ciebie, słuchaj. Ej, o matko jedyna, co się tu stało? To akurat Antonio widział i to już totalnie nie było na miejscu, więc Antonio musisz zaraz ze swoją żonką poważnie porozmawiać, bo to nie jest normalne, co ona w tym momencie zrobiła. Ona ją pobiła, ona ją spoliczkowała. Jezu, aż się młody przeraził, Jezus. Ale będzie miał traumę teraz. Jesus Maria. Dawaj, Benedykt, dawaj, dawaj, dawaj. Czy ty źle dorosłeś? Boże, Boże, biedny. Zaraz będzie do niego ten... Zaraz do niego przyjdzie ten króliczek. Nie, najgorzej. No tak, tego się właśnie obawiałam, że tak będzie. Boże, biedactwo. Że impreza jest chyba kiepska, ale cóż, no bywa i tak. Ej, z twarzy to on jest całkiem, powiem wam, naprawdę on bardzo fajnie wygląda. Jezu, patrzcie, jakie jest z nich w ogóle piękne rodzeństwo, ja się nie mogę napatrzeć wprost. I na razie chyba żadne dramy się tu już nie będą działy, ale tak, dajcie znać, kochani, w komentarzu, co sądzicie o wyprowadzce. Czy mają oni zamieszkać w jednym domu i żyć wspólnie, czy też oddzielnie? Myślę, że wspólnie będzie ciekawiej, ale ciekawa jestem waszego zdania, więc napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie w komentarzu. I dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, życzę wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!